W najbliższym czasie rozpoczniemy prace związane z wykonywaniem elewacji zewnętrznej. Rozpoczniemy od budynku numer 9 i 10, bo jest on obecnie w najbardziej zaawansowanym stadium. Z początkiem lipca planujemy wykonanie instalacji sanitarnej oraz instalacji deszczowej oraz przyłączy wodnych, które prowadzone będą wzdłuż drogi. Z początkiem lipca również planujemy rozpocząć prace związane z wykonywaniem nawierzchni drogowych, prace związane z wykonywaniem chodników oraz miejsc postojowych przed każdym z budynków.